Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii dwóch wybitnych ośmiolatków. Tak, polscy zawodnicy też w tym wieku grają w szachy, no wiadomo, że grają, ale mając drugie kategorie, no to już jest się czym chwalić, na pewno. Tutaj białym kolorem gra Paweł Brzezina. Bliżej nie przyglądałem się temu zawodnikowi, gdyż nie jest on, że tak powiem, z naszych rejonów. Bardziej tutaj zwracam uwagę na Aleksandra Kopackiego, który występował w klubie UKS Kopernik Olsztyn, którego też byłem założycielem i tu się muszę pochwalić, że Olek zdobył tytuł mistrza Polski do lat 8 w szachach szybkich, aczkolwiek ta grana partia nie była z szachów szybkich, tylko szachów klasycznych, grana w czerwcu 2021 i już wtedy panowie tutaj obydwaj mieli po drugiej kategorii. To jest, uważam, bardzo dużo jak na ten wiek. Kwestia czasu, co się stanie dalej. Przyjrzyjmy się bardziej tej partii. Myślę, że większość osób będzie zainteresowana przebiegiem, jak grają tutaj ośmiolatki. Otóż D4, pierwszy ruch, D5 odpowiedział Olek, posunięcie goniec G5. I taki ruch może trochę zaskakiwać, jak sobie poradziły z tym czarne. No, patrząc na przebieg partii, ruch H6 wydaje się ruchem logicznym i takim również też jest. No bo dlaczego ja mam nie zaatakować tego gońca, jeżeli on stoi tak trochę nienaturalnie już na samym początku gry? Oczywiście taki ruch istnieje, nie jest to złe posunięcie białymi, broń Boże, tylko że chodzi mi o takie właśnie myślenie młodego tutaj umysłu, jak to wszystko wygląda. H6 bardzo fajnie, goniec zagrywa na H4. I kolejny ruch mi się również podoba, bo tutaj można grać na przykład ostre C5, od razu wykorzystać opcję, żeby atakować centrum, ale skoczek z B na D7. Wygląda dziwnie na pierwszy rzut oka, ale spróbujmy też wejść w umysł ośmiolatka. Tutaj jest taki ruch zagrany tylko po to, żeby wyprowadzić kolejnego skoczka na F6 i żeby nie zepsuć sobie struktury pionków po ewentualnym wybiciu właśnie przez gońca skoczka na F6. No i teraz po ruchu E3 właśnie skoczek zagrywa sobie na F6. Taki motyw istnieje w obronie karoka. Pewnie osoby niektóre się orientują. Teraz białe zagrały C4 z atakiem. Mądra decyzja, czyli ruch E6. Bardzo dobrze, że nie zostało to od razu wybite. No bo dlaczego mamy od razu wybijać i dawać przeciwnikowi tempo w rozwoju? E6 jak najbardziej. Skoczek na C3 i C6. Bardzo ładna, solidna struktura pionków. Obrona słowiańska, taka powstała troszeczkę w tym momencie. No i to jest normalna gra. Na razie tutaj sobie chłopaki grają w porządku. Skoczek na F3, goniec na E7, normalne posunięcia. Można też próbować oczywiście grać G5 ostre, ale chodzi o to, żeby młody człowiek nauczył się rozwoju figur. Ja wiem, że to jest już do nudy, już powtarzam, że rozwijać wyprowadzać figury i robić roszadę, to jest ważne. A jaki debiut? No to już nieistotne. To znaczy, no w tym momencie jest akurat takie to są takie hetmańskie schematy. Goniec D3, ok. Po tym posunięciu nastąpił ruch A6. Ruch średnio mi się podoba, ruch A6, dlatego że można tu na przykład zagrać szybko C5. I jakbyśmy chcieli podważać tego pionka poprzez ruch B6, no to już pionek z A7 nie łączy się z B6 i to jest dosyć istotne. Więc ruch C5 mógłby trochę zamknąć pozycję. Białe jakby przypilnowały tego punktu E5, to czarnym byłoby ciężko się oczywiście tutaj rozwijać. H3, goniec G3, taki plan widzę, żeby pilnować jeszcze bardziej tutaj posunięcia no E5, znaczy pola E5, żeby nie było jakiegoś tam w przyszłości przełomu. Aczkolwiek A6 nie jest jeszcze jakimś takim błędem, powiedzmy, tylko można by było po prostu próbować grać inaczej. Zrobić można by było zwyczajnie roszadę lub też zbić od razu na C4 i potraktować gońca ruchem B5, wstawić gońca na B7, potem A6 również się przydaje i na przykład ruch C5, ewentualnie pionek z B5 na B4. Ja wiem, że może to być trochę trudne, co mówię teraz tak szybko, dosyć bez przestawiania. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe, ale przejdźmy dalej. Ruch A6 i roszada ze strony białych i w tym momencie roszada ze strony czarnych. Można by było również w tym momencie, jak zwykle, zagrać tutaj bicie na C4. Po tym wybiciu, jak goniec wybija, gramy B5 i potem po odejściu gramy C5. Tu nie będę się dalej rozlekał nad pozycją. Normalna gra z jednej i z drugiej strony. Jednak po roszadzie ruch A3 nastąpił. I tu uważam, że to jest już taka strata tempa, ale
cały czas powtarzam, tu grają 8-letnie umysły, więc przypuszczam, że ruch taki czasami się przydaje do tego, żeby zagrać B4 i może zagrać C5, ewentualnie B4, B5 próbować czasami. Chodzi o to, żeby zyskać po prostu, oddajemy taki ruch przeciwnikowi, a taki ruch A3 czasami się przydaje, tylko teraz nie do końca może to się sprawdzić w tym momencie. Bardziej bym próbował grać ruch A4. Z tego względu, że jak będzie bicie na C4, to goniec wybija i tutaj nie ma ruchu B5. Może to by być, to być trochę lepsze. No i na tym to wszystko polega, słuchajcie. Mamy analizę partii 8-letnich zawodników i możemy dla siebie wyciągnąć pewne rzeczy, żeby na przykład nie popełniać tych błędów. Oczywiście zawodnicy jak najbardziej też mogą, wiadomo. Posunięcie A3. Ok, w tym momencie czarne tutaj wybiły teraz na C4, dobry ruch, goniec wybija, posunięcie B5 jak najbardziej, goniec wraca na E2 i goniec B7. No i właśnie tutaj taki ruch B4 mógłby troszeczkę napsuć szyku czarnym, dlatego że ruch C5 jest bardzo potrzebny i zamiast goniec B7 proponuje szybko grać posunięcie C5. Bardzo szybko ten ruch trzeba starać się wykonać, jeżeli gramy to czarnymi. No ale poszło jak poszło. Pogoniec na B7. Tutaj hetman zagrywa na C2. Wieża E8. Trochę niefortunne posunięcie. Chociaż zobaczmy, moi drodzy, że jak sobie przestawiamy te ruchy, no to nie są to jakieś potężne błędy absolutnie. Takie małe niedokładności, które można troszkę wyszlifować. Ruch trochę zbędny, tak mi się wydaje, dlatego że tutaj można by było próbować cały czas grać C5, to powtarzam, ewentualnie wieża na C8 mogłaby zrobić robotę. No ale wieża E8 nastąpiło, wieża z F na D1, dobre posunięcie, to przede wszystkim na rentgenie z hetmanem dobrze wygląda, ciężko grać E5, ciężko grać C5, chociaż C5 tutaj dalej można próbować grać mimo wszystko, wieża zagrywa na C8, znowu B4, brakuje mi takiego posunięcia u białych i wieża D2. Trochę niefortunnie również. Nie jest to dobre posunięcie. Wiadomo, plan jest taki, żeby tutaj wprowadzić wieżę. Tak tutaj Paweł chciał pewnie grać. Tylko że wieża D2 no nic nie daje. Znaczy, nie w tym sensie, bo chodzi o to, że można zagrać lepiej. I dosyć prościej. Mianowicie na przykład skoczek E5 byłby fajnym ruchem. Bić nie trzeba. To jest pierwsza sprawa, ale potem byśmy na przykład F4 mogli przekurzyć i ładnie tutaj skoczka obronić. A co by się stało po biciu? Bo to jest też istotne, żeby sprawdzić, jaką korzyść możemy z tego uzyskać białymi. I na przykład po wybiciu skoczek zagrywa na D7. Tutaj możemy szybko wybić. Hetman wybija i skoczek E4. No i widzimy piękną placówkę dla skoczka na D6, z widełkami mamy szansę wejść, więc pozycja czarnymi byłaby nieco ciężka, ale też jakaś niebeznadziejna. Wieża C7, wszystko broni, wiadomo, zdwojone pionki, ale zawsze jest coś za coś, wolę grać białymi te pozycje, tylko że tak nie poszło, no bo właśnie białe zagrały wieża D2. Po tym posunięciu skoczek D5. Strasznie mi brakuje tego posunięcia C5, które trzeba wykonać od razu, jak najszybciej, to po raz kolejny powtarzam, tym bardziej, że jeszcze wieża się przygotowała tutaj na hetmana, więc ruch C5 jak najbardziej, goniec się otwiera, te figury zaczynają żyć. No a skoczek D5, no taki ruch, no właśnie taki ruch dziecięcy bym powiedział i nie ma się co dziwić, że tutaj czarne w ten sposób próbują rozwijać figury. Ważne, że skoczek nie poszedł na H7 na przykład, tak, który byłby ruchem bez sensu. Goniec zagrywa na E7, hetman E7 i tutaj E4, grają białe, ok. No w tym momencie skoczek tutaj ładnie wybija, bicie i ruch E5. No właśnie, to wygląda świetnie z jednej strony. Widzimy, że tutaj Olek coś rozumie w tej pozycji i próbuje walczyć o centrum, ale znowu ruch C5 byłby zdecydowanie lepszym posunięciem. No, chcemy znowu gońca otwierać, chcemy tutaj otwierać linię. Panie Olku, proszę pamiętać, ruch C5 w takich słowiańskich strukturach jest chyba lepszym rozwiązaniem, znaczy na pewno jest lepszym rozwiązaniem, nie zawsze w każdej sytuacji oczywiście, ale w tej akurat tak. Na przykład po ruchu D5 tutaj moglibyśmy wybić, zagrać piękny ruch C4. Ładne pionki, skoczek ma szansę wejść na C5, na przykład po D6, co się wydaje groźne, jest zwykły hetman na F6 i zobaczcie, że czarne figury stoją perfekcyjnie, pionek wprawdzie jest wolny, ale można go próbować tam jakoś atakować i go tutaj próbować zbijać. No tak można by było grać, tak nie poszło, poszło E5, białe w tym momencie
pionka wybiły. No, decyzja może niezbyt dobra, dlatego że warto przytrzymać może takiego pionka. Ciężko też stwierdzić, jak zagrać. No, widzimy, jak jest ruch pionem i reakcja młodego człowieka jest zwykle taka, że jest bicie. No, to się zdarza często. Jak tutaj młodzież trochę podrośnie, na pewno nabierze tej siły gry większej, to już będą chłopaki rozumieli, że nie zawsze trzeba od razu zbijać. Jak można by było grać? No, pewnie różnie silniki podpowiedzą dobre ruchy, zapewne może D5, ciężko stwierdzić, ja tutaj się akurat nie zagłębiałem zbyt mocno. W każdym razie, po ruchu E5 poszło bicie i skoczek wybił, hetman wybił, posunięcie F3, no bo pionka bronić trzeba. W tym wypadku wieża D2 się dobrze sprawdziła, bo czasem taki ruch F5 by groził, ale już można wybić tutaj goniec z broni. To tak taktyczne przy okazji motywy. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, kto ma lepszą pozycję? Otóż patrząc ogólnie, to jest względnie równa, ale jednak ze wskazaniem na czarne, z tego względu, że jednak tu są trzy pionki, można próbować tego pionka do przodu przepychać. Żadnych słabości nie ma przede wszystkim u czarnych, a białe mają jednak tutaj te ząbkowane takie pionki, można powiedzieć, i łatwiej je jest atakować. To znaczy, nie jest łatwo je od razu zdobyć, ale jednak struktura po prostu jest lepsza u czarnych. Wieża ED8. Trochę nietrafiona inwestycja. Prędzej wieżą z C na D8 bym zagrał, z tego względu, żeby, no, zauważmy, że ta wieża już na wolnej linii działa, a ta wieża już nie działa na wolnej linii, więc raczej wieżą z C na D8, ale poszła druga wieża. Król H1. Zobaczcie, no tutaj Paweł zagrywa królem. No takie dojrzałe posunięcie z jednej strony, bo nie ma żadnego szacha. Może ruch niepotrzebny, ale to już się za bardzo nie zagłębiajmy. Hetman zagrał na C5, wieża D3, w sumie nie wiem po co, no ale poszło. Posunięcie A5, bardziej może jeszcze cofnę tutaj ruchy, bardziej taki ruch C5. Cały czas ten ruch C5, panie Aleksandrze, trzeba ruch ten wykonać. No, wiele razy ten ruch byłby dobry. No ale poszło tak, posunięcie A5, posunięcie A4, bardzo dobra decyzja białych, próbujemy tutaj rozbijać pionki i wieża E8, no niestety bez sensu posunięcie, niestety muszę tak powiedzieć wprost, ruch bezsensowny, bo wieża powinna walczyć na wolnej linii, ewentualnie wymienić tutaj na D3, zagrać na przykład ruch B4, bardzo fajna rzecz, bo tutaj widzimy, hetman jest na związaniu i jest niebroniony, więc ruch B4 jak najbardziej byłby dobry, tym bardziej, że pionki stawiamy na czarnych polach, a są gońce białopolowe. No wieża E8, nietrafione posunięcie, wybicie, no i wieża wybiła na A5. No i taka mała taktyka powstała właśnie, że białe zdobyły pionka po błędzie czarnych. Wieża zagrywa na A8, nastąpiła wymiana. No też tutaj widzimy, czarne próbują pewnie wymieniać figury, bo remis byłby zadowalający. Trzeba uważać na jedyneczce czasem, tutaj jak jest król w rogu. W tym momencie hetman D1, no jakaś tam opcja wymiany istnieje. Hetman B6, czujnie, jest obrona na D8. H3, lufcik zrobiony, białe są już powiedzmy spokojniejsze. Hetman F6, cały czas kontrola, zobaczcie na D8 i jeszcze tutaj uderzamy w pionka przy okazji, więc całkiem fajne posunięcie. Wieża zagrywa na D4, wieża na C8, hetman D3, ten pionek jest słaby, ciężko go już tutaj w tym momencie bronić. Olek pewnie nie widział, zagrał w tym momencie G6, no i co mogę powiedzieć, podstawił pionka, zwyczajnie oddał pionka kolejnego. No podstawki wśród dzieci, to wszystko jest na porządku dziennym, ale trzeba przyznać, że partia grana nie jest tak źle z jednej i z drugiej strony, znaczy ciężko mi to ocenić do końca, ale jak na 8 lat, to już powtarzam po raz kolejny, całkiem niezła gra. Ich goniec zagrywa na C6, hetman zagrywa na B2, hetman E5. Tutaj już panowie sobie tak przestawiają ruchy. Zobaczcie, też białe zdobyły pionka, solidnie przestawiają figury. To jest wygrana białych, to tylko trzeba dowieść do końca. Król zagrywa na H7, F4 nastąpiło dosyć odważnie, hetman E7, tutaj goniec zagrał na C4, wieża C7, słusznie, bo też siódemka jest ważną linią, bronić trzeba pionka bardziej F7 przy okazji, E5, niestety te pionki dla czarnych wyglądają bardzo groźnie i są one groźne, szczególnie, że jeszcze postawiliśmy je na czarnych polach właśnie w tym momencie, wieża zawsze ma tu jakieś opcje, fajnie wejść sobie na przykład na F6, no i wieża zagrała na A7, król H2, dojrzały ruch, trzeba przyznać, od razu sobie schodzimy z jakichś tam ataków. Wieża zagrała na A1 mimo wszystko, wieża D6, no ten ruch oczywiście już nic nie daje tutaj wieżą na A1, no ale
tak poszło w partii. Król hetman c7, tutaj wieża f6, mocny atak, goniec e8, pełna defensywa, ale może białe nie zauważą i stracą gońca, jednak białe zauważyły, hetman d3 i hetman zagrywa na a7 w tym momencie, hetman d4, próba wymiany hetmanów, no jak wymienimy czarnymi hetmany, no to partia się powinna szybko skończyć. Hetman zagrał na c7, no i teraz hetman zagrał na e4. Moi drodzy, białe popełniają fatalną gafę. Ten ruch jest bardzo słaby. Dlaczego? Otóż wieża a4. I partia w tym momencie się skończyła. Wygrały niespodziewanie czarne. Wydaje mi się, że białe się poddały. Nie wiem, jaka jest historia tej partii dokładnie, bo raczej czas tu się nie skończył białym. Chodzi o to, że tutaj białe tracą zwyczajnie figurę i może po prostu dlatego się tutaj Paweł poddał. Mi się partia podobała, analizowanie właśnie partii tutaj dzieci jest ważne dla nich przede wszystkim, żeby pokazywać te błędy. Mam nadzieję, że Wam również partia przypadła do gustu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.